pokazy broni, nauka i doskonalenie umiejętności strzeleckich. To tylko niektóre niespodzianki, które czekały na uczestników w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Placówkę odwiedziła młodzież z 24. Gimnazjum imienia Janusza Korczaka we Wrocławiu oraz z Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy. Mam nadzieję, że może się jakoś nauczę strzelać też do celu. Jak będzie jakiś nalot czy coś, no to takie... Może się przydać. Mogę się dowiedzieć więcej rzeczy na temat broni wszystkich i technik samoobrony. Chciałem sprawdzić program, jaki może nam ta szkoła po prostu przestać, żeby zaplanować, czy być może w przyszłości przyjść tutaj, czy jednak nie. Mam zamiar być komandosem albo snajperem. Byłem już dwa razy na podobnym tego typu obozie, może nie aż tak, wiadomo, ale już się przestraszyłem i wiem, że lekko nie będzie, ale... Nigdzie w życiu nie ma lekko. Poza pokazem i nauką strzelania w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu zaplanowane zostały także inne niespodzianki, oczywiście związane z militariami. Mamy do zaprezentowania tu widoczny system szkolno-treningowy Śnieżnik, do tego wirtualną rzeczywistość, czyli poruszanie się na polu walki z wykorzystaniem gogli. Będzie można sobie postrzelać z broni pneumatycznej bardzo wysokiej klasy, pokonać wodny tor przeszkód, nauczyć się pierwszej pomocy, nauczyć się elementów walki, wręcz dowiedzieć się o tak zwanych brudnych bombach, to już zahacza o chemię. Wszystkie wydarzenia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu zorganizowano w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Placówka bierze w nim udział od pierwszej edycji, czyli już 20 lat. My cieszymy się, że możemy zaprezentować to, co na co dzień nasi podchorążowie i nasza kadra tutaj robimy w takiej pigułce, ale w takiej mocnej pigułce. Jest to dla nas też o tyle ważne, że już od 1 października będziemy Akademią Wojsk Lądowych. Przypomnijmy, że Dolnośląski Festiwal Nauki rozpoczął się w czwartek i potrwa we Wrocławiu do 27 września. Następnie scena wydarzeń festiwalowych przeniesiona zostanie m.in. do Legnicy, Głogowa, Dzierżoniowa, Jeleniej Góry i Wałbrzycha. Impreza ostatecznie zakończy się 27 października. Dla Echo24 Rafał Stefaniak.